wiecie, co się może stać, jak się prawą nogę rozwali i trzeba odciążać ją lewą nogą, no to potem może być tak, że i lewa noga przestanie działać jak należy. No niestety, więc jesteśmy zamknięci z Hugolem w domu, ale nic się nie dzieje, bo klima działa, a my mamy co robić, bo dzisiaj porozmawiamy o tak zwanych światłach oraz bezpieczeństwie, czyli światła and protection. Światła takie jak na przykład takie lampki Knoga, takie gripy od Roga, takie rękawiczki od Troili Design i wiele, wiele innych. Zaczynamy, bo jest tego trochę. Na pierwszy ogień pójdą te gripy, dlatego że ostatnim razem pokazywałem wam chyba w dwóch filmach, że te gripy Audi są świetne. Model Audi Rock, tak? I one są świetne. I chciałem wam powiedzieć, że to tak naprawdę te nami, one są spoko, dopóki nie wsiądzie się na właśnie na te Audi. I człowiek myśli, że no, one są fajne, takie miękkie i kleją dobrze. No tak, tak. A potem nagle łapie to w rękę i mówi: ja ciebie, nie dość, że takie miękkie, to jeszcze takie, no po prostu czuć, że tutaj się ręka nie ześliźnie z tego w ogóle. No jest komfort jazdy. No zupełnie, no nie, no w ogóle. Zupełnie. I to wcale nie jest drogie, moi drodzy, bo mówię wam, że około 130 zł, 150, w zależności gdzie i jak takie gripy kosztują. Zobaczcie sobie, zróbcie sobie Google Search i szukajcie i zakładajcie, bo są naprawdę świetne. No i takie założę też do Bernie za chwilę, a tu już zmieniłem, zobaczcie, w klimie. I teraz zmienię jeszcze prawy i za chwilę się przejadę, żeby umyć klimę, dlatego że dziś mam plan pozbyć się tego tutaj zaharatania, które Adaś wykonał mi ostatnio. Muszę je lekko przeszyć papierem ściernym, a potem pomaluję specjalnym lakierem strukturalnym, który służy do właśnie mazania takich czarnych hulajnóg. Dlatego dobrze jest mieć czarną hulajnogę, bo potem ją łatwo ewentualnie, wiecie, przemalować. Teraz pokażę wam, dlaczego mnie urzekła ta lampka. Dlatego, że jest po pierwsze IP67, czyli jest super wodoodporna. Po drugie ma 1300 lumenów i zaraz wam pokażę w ciemnym garażu, jak to świeci. Po trzecie, spójrzmy zresztą na tutaj, na tą specyfikację. 1300 lumenów, przybliżę. 1300 lumenów, ładowanie przez USB-C, IP67 waterproof, wskaźnik baterii oczywiście, no to fajnie, że ma. 6 trybów świecenia. Daylight Riding, możecie sobie ustawić taki tryb do jazdy w ciągu dnia. I 120 godzin max runtime. Oczywiście 120 godzin to jest w przypadku, kiedy nam tylko miga ta lampka. No ale w przypadku, kiedy mamy odpaloną na full, to tak wyglądają czasy. Na full odpalona na super maksymalnej mocy, 1,5 godziny świecenia. W medium mamy już 3 godziny i tak dalej. 8 godzin pulsacyjnie, 8 godzin stroboskop, 18 godzin. A Eco nawet 120 godzin. I Eco ma 150 lumenów, czyli to jest mniej więcej wartość lampki, jaka jest na przykład w Teveranie Q7 w tym momencie. Natomiast pozostałe wartości widzicie, że są dużo większe, jeśli chodzi o lumeny, ale oczywiście czas się skraca, bo to jest normalne. Natomiast jeśli chodzi o montowanie tych lampek, możecie je zamontować na dwa sposoby. Pierwszy to są takie sanie, na które je wsuwacie. Tak naprawdę nie wsuwacie, tylko tak wpinacie. Mniej więcej tak. To wygląda już, jak jest zamontowana. I teraz w tym momencie macie gumkę, która pasuje do, no powiedzmy, że w większości kierownic, właściwie do wszystkich kierownic będziecie mogli ją zamontować. I w sumie, jak widzicie, nie tylko kierownicę, bo jeżeli macie w miarę obłą tą kolumnę, to możecie założyć. Ona nie musi być też idealnie taka obła, dlatego że to jest gumowe, to mocowanie. To nie jest taki twardy plastik jak w większości, to jest guma, więc ona się też troszeczkę podda, jeżeli będzie trochę nieregularny kształt. No. Da się? Wszystko się da. Tylko oczywiście tutaj nie ustawicie kąta świecenia, więc to jest takie trochę problematyczne. Ona jest po prostu dedykowana na kierownicę. I ona jest dedykowana dla rowerów zdecydowanie, ale wiadomo, że hulajnogi też mają kierownicę, więc dlaczego nie? Jeżeli hulajnoga ma słabe światło, to sobie możecie suportować właśnie taką lampką. Easy. Z USB-C. Jedyne co, to musicie pamiętać oczywiście, żeby ją ładować, no ale jeżeli kupicie tanią hulajnogę, no to nie narzekajcie po tym, że musicie ładować sobie lampkę. Ja tu nie będę oczywiście zakładał tego do hulajnóg, dlatego że je kupiłem do rowerów. Ale jeżeli kiedyś zapragnę jeździć po ciemku bardzo szybko hulajnogą, no to wtedy jak najbardziej w każdej chwili, w ciągu sekundy odpinam, przepinam, przekładam i już mam. Ale do lampek jeszcze wrócimy, bo zajdę do garażu i odpalę je tam i zobaczycie, jak one działają na koniec filmu. To jest jeszcze fajne mocowanie, o którym nie powiedziałem. To jest mocowanie, słuchajcie, jak do GoPro.
więc możecie sobie włożyć tutaj lampkę, a tutaj jeżeli macie, nie wiem, szelki GoPro albo mocowanie na kasku GoPro, no to możecie zamontować przy użyciu właśnie gotowego już mocowania, które gdzieś tam macie założone. Albo na przykład możecie nawet, nie wiem, nawet na kiju ją mieć i sobie świecić idąc przez dżunglę, jeśli macie takie hobby. Nie wiem, różne ludzie wymyślają rzeczy. Kolejną lampą, którą chcę Wam polecić, jest lampa marki Rock Bros. Tak jest. I teraz wyobraźcie sobie, że ona kosztuje około 170 zł. Dobrze poszukajcie. Pancernik chyba ją sprzedaje Euna za 200 coś. Ja znalazłem za 170 zł. Bardzo łatwe. Wystarczy tylko wpisać nazwę tej lampy. A tak wygląda opakowanie. I jest napisane na etykiecie Rock Bros Bicycle Light R1 Laser. Myślicie sobie, jak to? Laserami świeci? No, laserami. Najpierw pokażę Wam funkcjonalność samej tej lampy. Zamocowałem ją na trytytkach, zobaczcie, przy użyciu takiej dodatkowej pianki pod spodem. Jest ona w zestawie dawana. I na trytytkach ona się trzyma znakomicie. A teraz patrzcie się, co się dzieje, jak się ją odpali. Przyciskiem tutaj z bocznym, on jest tak fajnie ukryty, praktycznie niewidoczny. Lekko naciskamy. I mamy to. I teraz widzicie, że są dwa żółte światła po bokach i to są kierunkowskazy. On powiecie, jak tym sterować, panie kochany? A no to już Wam pokazuję. Tutaj na kierownicy montujecie sobie pilocik, który jest bezprzewodowy. A teraz jak go spróbuję odpiąć jedną ręką nawet. O! I teraz pokażę Wam z tej perspektywy, żebyście widzieli, jak te światła reagują. Prawy kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz. Tak. Teraz światła, zobaczcie, to jest taki trójkąt, tak jakby awaryjne. Ok. Teraz dłuższe przytrzymanie tego trójkąta wyłącza tą lampę, ale też zmienia potem na kolejny tryb, jeżeli krótko wciśniecie. Taki tryb. Jest jeszcze chyba. No i, czyli to są trzy tryby, tak? Stałe świecenie, miganie i takie powolne rozchodzenie się. Natomiast tu jest napisane laser. I co z tym laserem? A no patrzcie. Widzicie, co się dzieje tutaj na podłodze? I to nie będą regularne, bo teraz przełączyłem już właśnie na stały tryb. To nie będą takie idealne, regularne kształty, dlatego że tutaj kabel zasłania, zobaczcie, ten laser. Bo to ona jest dedykowana generalnie pod siodełka rowerowe i zobaczcie, ona zostawia taki ślad, tak jakbyście grzali tak mocno, że aż światło zostawało na podłodze. Ale to ma za zadanie w rowerach, w przypadku, jeżeli zamocujecie pod siodełkiem, stworzyć tak zwany korytarz świetlny, żeby samochody jadące za Wami wiedziały mniej więcej, jaka to jest odległość, jaką muszą utrzymać od Was. W praktyce to jest średnio widoczne. To jest raczej bajer. No i taki bajer macie od razu w tej lampce, w hulajnodze. Jak jedziecie, to zostawiacie ślad świetlny, tak szybko przyspieszacie. Dobre, nie? No, ale mimo wszystko jest, a najfajniejsze jest to, że właśnie jest ten pilocik zdalnego sterowania. On jest na pastylkę, niestety nie jest ładowany z jakiegoś USB-C, jest na pastylkę, no ale myślę, że bardzo długo wytrzyma na takiej pastylce, bo tutaj są proste komendy, tak jak i w pilocie do telewizora, więc to powinno bardzo długo trzymać. Myślę, że najdalej za 2 lata trzeba będzie wymienić tą baterię. Zobaczcie jeszcze raz, co się będzie działo, jak wyłączymy ją. Przytrzymamy ten przycisk hazard. I ona się tak fajnie zgasi. I teraz, nie wiem przez jaki czas, ale wydaje mi się, że przez co najmniej, myślę, pół godziny da się ją odpalić jeszcze z tego pilota, naciskając ją z powrotem i zobaczcie, odpala się ją z pilota. Natomiast później, po pewnym czasie, ona już przechodzi w taki stan całkowitego wyłączenia i trzeba ją odpalić znowu tam przyciskiem na dole. Super lampa, super. I bardzo dobrze świeci. Świetnie świeci. A? A w przypadku, gdyby rozładował się ten pilot, to zawsze możecie jeszcze tutaj operować tym przyciskiem właśnie i zmienić sobie te tryby, na jakie Wam pasują. Nawet te lasery się włączają w pewnym momencie, dlatego że tu wszystko jest tak jakby leci po kolei, nie? No, teraz mamy lasery wyłączone i standardowy tryb. A teraz ją przytrzymujemy i wyłączamy. Fajna lampka, co? Generalnie będzie pasowała do większości hulajnóg, które mają w miarę normalny, gdzieś tam normalnie wyglądający tył. Tutaj nawet można by ją założyć na tym metalowym czymś.
Bez problemu, bo jest do niej fajne mocowanie oczywiście, bo ja zapomniałem Wam o tym wspomnieć naturalnie, dlatego że zamontowałem ją po swojemu, żeby pasowała, ale mocowanie jest, tylko że wiecie, to jest mocowanie dedykowane do rowerów, do szczyc rowerowych. No są jeszcze jakieś tutaj dodatkowe blaszki, ale nawet się w to nie bawiłem, zobaczyłem tylko z czym mam do czynienia i już wiedziałem jak to zamontować. I wygląda klas. Skoro przeszliśmy już przez oświetlenie, to teraz lecimy szybko przez kaski. W zasadzie regularnie piszecie, jakie te kaski, jakie te ochraniacze, dlatego lecimy przez to, co ja używam i co mogę Wam polecić, nie? Dlatego teraz zaczynamy od, a zaczniemy od tego z prawej. Troili Design D4, 2600 zł mniej więcej kosztował. Do tego te gogle, zobaczcie, to są gogle 100%. Już nie pamiętam modelu, ale one taką mają szybkę HD i były bardzo drogie, bo 750 zł chyba kosztowały. Więc to jest taki bardzo drogi zestaw. Więcej to kosztowało niż niejedna hulajnoga. Natomiast to jest tańszy zestaw i nadal Was będzie dobrze chronić. I to jest zestaw za około 1300-1400 zł, dlatego że w zależności od tego jak kupicie kask, te kaski są w różnych cenach od 1000 do 1400 nawet, więc poszukajcie. Kask nazywa się Super RDH i to jest Bela kask i ma odpinaną szczękę. Jeżeli macie ochotę jeździć z odpinaną szczęką, ja zawsze jeżdżę w szczęce, ale jest bardzo fajny, bo ma system MIPS. W przypadku upadku te pajączki tam w środku, one najpierw wykonają kilku, chyba nawet centymetrowy ruch w celu ochronienia waszej głowy przed pierwszym impaktem. Dodatkowo ma tam fajne pianki antybakteryjne i tu ma fajne pianki i wszystko jest fajne i jest bardzo przewieczny. Dlatego ten kask zalecam tylko na ciepłe dni, tylko i wyłącznie na ciepłe dni. I mam drugi taki sam, tylko w innych kolorach. Teraz kask dedykowany na deskorolki elektryczne i na hulajnogi. To jest kask TSG i powiem Wam jaki jest niewiarygodnie ważny element tego kasku. Po pierwsze macie bardzo dużą widoczność, o wiele większą niż w goglach jak jeździcie w takim kasku. Tak. Zdecydowanie jest mega widoczność, dlatego że jest ona przez szybkę, więc macie tak naprawdę 40% więcej widzicie w takim kasku niż w takim standardowym rozwiązaniu i goglach. Druga rzecz to jest taka, że tą szybkę bardzo łatwo jest szybko podnieść i opuścić. W momencie, kiedy stoicie na postoju, możecie sobie podnieść, poddychać powietrzem, bo może być w nim gorąco, tak? Jak słońce praży 30 stopni, wierzcie mi, że może być gorąco. Natomiast nie jest aż tak gorąco podczas jazdy. Jeżeli już tylko jedziecie, to jest świetne chłodzenie całej głowy. Natomiast jeżeli wyjedziecie w temperaturę na przykład 15 stopni i podczas jazdy, szczególnie przy, nie wiem, 40-50 na godzinę, nagle może się zrobić 5 stopni mniej tak naprawdę. I to jest ważne, że w tym momencie taki kask chroni Was przed zimnym wiatrem i daje Wam jednocześnie wentylację super. I teraz, co jest jeszcze ważne w tym kasku? To, że taki kask kupujecie po to, żeby go włożyć na głowę i żeby było ciasno. On ma pasować po prostu Wam na głowę z lekką ciasnością. Dlatego, że te pianki delikatnie się wyrobią, szczególnie te boczne tutaj, po dwóch, trzech założeniach i on wtedy będzie już bardzo dobry. Dlatego nie kupujcie kasku, który będziecie w stanie przekręcić sobie na głowie w prawo albo w lewo o przynajmniej 70 stopni, bo to jest wtedy za duży kask. Kask musi być spasowany. To jest rozmiar ML. To jest rozmiar ML. Gdzieś tu było napisane. Chyba gdzieś tam. Nie jestem pewien. Ale to jest ML. Więc jeżeli będziecie szukali, to ML będzie pierwszym Waszym wyborem, chyba że macie naprawdę dużą głowę. Znam kilka osób z wielkimi głowami, takimi bardzo, bardzo dużymi. No, wyrosły im te głowy. I one nawet nie mogły znaleźć tego kasku w rozmiarze XL dla siebie. Więc nie na wszystkie głowy będzie ten kask pasował. Raczej na większość z Was będzie pasował, ale nie na wszystkich. Co w tym kasku jest jeszcze świetnego? No to, że ma to super zapięcie z tak zwanym quick release'em. Pociągacie za to czerwone w razie, nie wiem, konieczności, bo nie wiem, będziecie się dusić po upadku, to szybko zdejmujecie ten quick release, więc jest fajny. Albo jeżeli w ogóle planujecie szybko ściągać ten kask.
W zestawie z tym kaskiem, moi drodzy, idą dwie szyby. Jedna taka odbijająca słońce, druga idzie zupełnie przeźroczysta. Bez problemu się tutaj robi 3-4 odkręcenia, na przykład, nie wiem, śrubokrętem zwykłym albo nawet monetą i zmienia się tą szybkę w ciągu kilku sekund. Zawsze możecie sobie taką szybkę wozić na przykład w plecaku awaryjnie, jeżeli planujecie wracać po nocy, ale na razie jedziecie w ciągu dnia i chcecie mieć osłonę przeciwsłoneczną, a później wracać w nocy i sobie zakładacie tą przeźroczystą. Zawsze jeszcze można sobie tą szybkę podnieść. O, zaraz Wam pokażę, bo ostatnio mocniej dokręciłem i jedną ręką jest nawet ciężko. Możecie sobie nawet tak podnieść, albo nawet tak. I jeżeli jedziecie po nocy, to tak też możecie jechać z lekko opuszczoną, ale nie podniesioną na maksa. I wtedy ten wiatr nie będzie Was tak walił po oczach i nie będą Wam łzawiły oczy, a jednocześnie będziecie wszystko widzieć. To jest awaryjnie, jeżeli nie macie białej szybki ze sobą, tak? Naprawdę możecie jeździć też w białej szybce cały czas i w okularach przeciwsłonecznych jeszcze pod spodem, bo bez problemu się zmieszczą. To jest mój pierwszy wybór na hulajnogę, jedyny słuszny wybór, a tamte zakładam sporadycznie, bardzo rzadko. Jeżeli już miałbym zakładać na hulajkę, to wolałbym już tamten, dlatego że on jest mniej przewieczny, zbyt przewieczny kask. Nic nie słyszycie na tej hulajnodze, wlatują Wam muchy, komary przez te dziury i to nie jest fajne, to nie jest fajne. Ktoś, kto twierdzi, że tracicie w takim kasku całą przyjemność zjeżdżenia. No jeżeli przyjemność zjeżdżenia to jest co chwilę wydrapywanie komara i muchy spod kasku, no to nie jest ten typ przyjemności, który ja preferuję. Przeszliśmy przez ochronę głowy i wszyscy, mam nadzieję, że już rozumiecie na tym etapie, że możecie, wiecie, mieć wszystko najfajniejsze, ale jeżeli nie macie kasku, to na koniec dnia możecie się nieźle rozpiżyć, a uszkodzenia głowy to jest najgorsze, co może być. Możecie sobie złamać ręce, złamać nogi, ale jeżeli głowę sobie złamiecie, w takim cudzysłowiu, to już Was nie będzie na tym świecie. Dlatego kask numero uno. Jeżeli macie kask, to jest ok. Teraz, jeżeli chcecie bardziej być chronieni, to musicie zadbać o tułów, czyli kolejna rzecz. Tułów to jest moja ulubiona zbroja do jazdy. Ona ma takie dosyć cienkie, na początku się wydają i miękkie. Dlaczego? Takie cienkie mają Cię ochronić? No tak, ale chronią dobrze. To są plaster miodu i to jest zbroja, zobaczcie, marki Dainese. I ta zbroja, słuchajcie, ma plecy, które są z tego plastra miodu, takiego bardzo grubego. Solidny kawał. Upadłem na nią, na plecy, upadłem w niej. Żeby Wam powiedzieć, co najmniej 10 razy, nigdy mi nic nie było. Ta zbroja jest na tyle miękka, że ona się kształtuje do Waszych pleców, a zarazem w przypadku uderzenia, no nic się tutaj nie przebije. I teraz są dwa rodzaje, to są dosyć miękkie, by the way, na ochraniacz, na barki, to są takie raczej pianki. Więc to jest zbroja lekka, którą ja zakładam na rower głównie. Jeżeli już jeżdżę na hulajnodze, to zakładam ją zawsze, ale w przypadku, kiedy chcę naprawdę ostro pojeździć, czyli wiecie, takie jak na tych filmach widzieliście, śmiganie tu i tam na pełnej bombie, to wtedy zakładam taką zbroję. I to jest zbroja Alpine Stars. I to jest zbroja, która jest zbroją prawidłową. O, dlatego że to jest zbroja półprawidłowa. Dlaczego? Dlatego że ochroni Was, ale w zależności jak upadniecie i przy jakiej prędkości. Jeżeli upadniecie przy prędkości do 30 km na godzinę, to ta zbroja Was ochroni. Ochroni Wam łokcie i tak dalej. Może Was będą łokcie bolały, na pewno będziecie mieli też przytarte, tak jak ja miałem ostatnio przytarte, teraz już nie widać. I przytarte dlatego, że tutaj ta, teraz nie zobaczycie, bo to jest pod rękawem, ale ta ochrona tutaj, no to jest takie szorstkie. Ja zawsze zakładam jeszcze termoaktywną koszulkę pod to. Natomiast to w przypadku upadku, bo należy się ubierać, jakbyście mieli upadać, a nie żeby sobie jeździć, tak? Tylko musicie założyć, że możecie upaść, bo upaść można raz porządnie i wtedy będziecie się leczyli przez pół roku albo rok, albo już nigdy się nie wyleczycie. Dlatego pamiętajcie, że ochrona to jest podstawa. I teraz zobaczcie, to jest solidne, twarde tworzywo. I tutaj no nie ma bata, żebyście upadli w tym na asfalt, przejechali 30 na przykład metrów po asfalcie i żeby coś Wam się stało z łokciem. Tu macie mega ochronę, zarówno na łokcie, jak i na barki, jak i na klatę, jeżeli polecicie na brzuch, jak i na plecy. Zobaczcie, co tu się dzieje na plecach. Przepięknie. Przepięknie to chroni.
I ta zbroja jest, słuchajcie, spięta i regulowana we wszystkich możliwych aspektach. Klata, boki, szyja, wszystko. Kupujcie zawsze rozmiar większy niż jesteście. Czyli jeżeli jesteście L-ki, kupujcie XL-ki. Dlatego, że pod taką zbroję też założycie coś jeszcze ekstra czasami. Plus, żeby było wygodnie, no to musi być rozmiar większy. Ja kupiłem, to jest chyba L. To jest rozmiar, size L. Tyle, że on jest zaniżony. Powinienem wziąć jednak XL. On jest zaniżony troszeczkę. Jest mi trochę ciasno w tej zbroi, nie powiem. Jak już pojeżdżę, to się przyzwyczajam, ale na pierwszy rzut oka, na pierwsze takie odczucie, jak zakładam ją, nie jest idealnie. Dlatego kupujcie większą niż rozmiar, który normalnie preferujecie. Ta jest idealna. Ta idealnie chroni, tylko że jest troszeczkę na mnie przyciasna. Dlatego zakładam ją tylko do mocnego, tak zwanego szurania. Do lekkiego zakładam taką. Jasne? Alpine Stars Bionic. A to jest Dainese, ale tego modelu już nie znajdziecie, bo kupiłem ją 10 lat temu. No ale rozumiecie. Lekka ochrona. Ważne, że plecy są chronione i lekka ochrona na łokcie. Ale zalecam Wam kupować z mocniejszą ochroną na obojczyki, na barki. No i tyle. Jedziemy dalej. O rękawiczkach będzie krótko i zwięźle. Słuchajcie, to są rękawiczki 100%. Zobaczcie, jak już nitki z nich powychodziły. Mocno były te rany przez ostatnie półtora roku. No, jestem zawiedziony troszeczkę nimi, bo te nitki powychodziły. A nic tak naprawdę z nimi jakiegoś mega nie robiłem, oprócz tego, że standardowo zakładałem na ręce i jeździłem. Ale mimo wszystko, tutaj mają materiał D3O wbudowany na kości waszych dłoni i to jest świetne i tutaj raz uderzyłem konkretnie w drzewo i słuchajcie, no bolała mnie trochę dłoń, ale nic jej się nie stało. Ten materiał D3O to jest taki materiał opatentowany i one mają tutaj wszyty ten materiał i to się nazywa 100% Cognito, rękawiczki 100% Cognito, tak się nazywają. To są rękawiczki Foxa, które mają też ten materiał tutaj wszyty i są też spoko i też w nich jeżdżę, aczkolwiek powinniśmy jeździć tak naprawdę w rękawiczkach, takich jak na motocykl. Jeżeli chcielibyśmy mieć 100% ochronę na hulajnodze, która się rozpędza nawet do 100 na godzinę po asfalcie. Więc to tak naprawdę troszeczkę ja bagatelizuję, no ale wiecie, ja Wam mówię, czego używam. A to, co zalecam, no to oczywiście zalecam takie rękawiczki jak na motocykl. Taka prawda. Ale jeśli oczywiście mielibyście jeździć bez żadnych rękawiczek, to już lepiej, żebyście jeździli nawet w takich niż w żadnych. A te Foxa nie pamiętam, ale w centrum rowerowym znajdziecie, wpiszcie w Google po prostu rękawiczki Fox. Są rękawiczki Fox Bomber jeszcze, zobaczcie sobie takie. One mają trochę lepszą ochronę na kostki, ogólnie są już o wiele bardziej bezpieczniejsze niż takie zwykłe. No. I jeździcie w rękawiczkach, bo spocona ręka może się ześlizgnąć z kierownicy bardzo łatwo, jak Wam podbije kiedyś kierownicę. Teraz ochrona kolan. Moi drodzy, ochrona kolan wygląda u mnie tak. Gdybym chciał mieć, wiecie, ochraniacze do deskorolki elektrycznej, do roweru elektrycznego, do hulajnogi elektrycznej, to wiecie co, to bym miał bardzo dużo tych ochraniaczy. A tu nie o to chodzi, że ja nie mogę wydać ekstra pieniędzy, tylko chodzi o to, że po prostu już w głowie się mętlik robi, co należy założyć w danej chwili. Dlatego sobie to troszeczkę uprościłem. Na lekkie przejażdżki hulajnogą, czyli takie, wiecie, spokojne, gdzieś tam, tutaj, gdzieś tam, wiecie, blisko, niedaleko i przede wszystkim powoli, wiem, że jadę powoli, zakładam sobie takie ochraniacze. I pomimo tego, że taki ochraniacz wydaje się byle jaki, bo zobaczcie, to jest miękkie, to jest taki plaster, który naprawdę ochroni Was porządnie przed uderzeniem. Tylko że to będzie uderzenie bardziej w piach, w ziemię ubitą, w korzenie, w jakiś gravel, kamienie, lekkie kamienie. Natomiast jeżeli wylądujecie na totalnym asfalcie, to tak, on Was ochroni, ale no nie ochroni Was przed przekazaniem tego impaktu na Wasze kolano i może Was kolano mocno boleć, możecie uszkodzić nawet. Natomiast ta guma, to jest solidna guma i to są, widzicie, Dainese, to są lekkie, endurowe, do roweru enduro, czyli do takiego, wiecie, gdzie trzeba dużo pedałować, dlatego one są tak fajnie zrobione, że nie cisną w kolano, nie cisną w udo. No są super, przewieczne. Ale czy to są ochraniacze na hulajnogę? Nie. Można w nich jeździć i lepiej jeździć w nich niż bez niczego. Natomiast jeżeli chcecie już mieć mocniejsze ochraniacze, no to już zalecałbym Wam co najmniej, jako minimum,
bezpieczeństwa, takie ochraniacze, które już mają tutaj porządne poduszki i mają taką specjalną skorupę tutaj i one są, pomimo tego, że wydają się miękkie, to jednak jak już założycie, to one się tu utwardzają i ochronią wasze kolano. Ale czy ochronią was, jeżeli upadniecie przy 70 na przykład kilometrach na asfalt? Nie. Ochroni was tylko i wyłącznie ochraniacz, który jest taki jak w tej zbroi. Skorupa, stworzywa i takie coś tylko was jest w stanie ochronić przed upadkiem na asfalt przy dużej prędkości. Więc jeżeli planujecie jeździć szybko, zakupcie sobie cały zestaw, który będzie miał ochraniacze na kolana i ochraniacze na łokcie i najlepiej ochraniacze na biodra też. Po prostu musicie się ubierać jak na motocykl, jeżeli chcecie jeździć szybko na hulajnogach. I tyle w temacie. Ktoś, kto to bagatelizuje, tak jak ja na przykład, kiedyś się doigra. Natomiast wierzcie mi, że już planowałem ostatnio nawet zakupić takie ochraniacze z tworzywa i widziałem już i już sobie wybrałem, tylko zastanawiałem się nad rozmiarem i będę je zamawiał, dlatego że po ostatnim upadku na rowerze nawet, gdzie wiecie, upadłem na ziemię, stwierdziłem, że nie, jednak o kolana trzeba dbać, bo wiecie, można jedną ręką, że tak powiem, się podetrzeć, ale jeżeli się nie dojdzie do ubikacji, no to będzie ciężko, nie? Taka myśl przewodnia tutaj. Dlatego powtarzam jeszcze raz. Lepiej mieć coś takiego, niż nie mieć nic. Zalecam minimum coś takiego konkretnego, chroniącego piszczel, kolano, wszystko. Zalecam przede wszystkim mieć rękawiczki i dobry kask, a zbroja, nawet lekka, już wam w czymś pomoże, ale zbroja prawidłowa to jest to. To jest ten typ produktu, którego szukacie. Dlatego szukajcie konkretnego rozwiązania, jeżeli chcecie mieć 100% pewność, że będziecie super chronieni. I tyle w zasadzie. Możecie jeszcze kupić sobie spodnie, na przykład takie jak na motocykl, ze wstawkami na biodrach, na udach, na kolanach. Od razu takie są gotowe i nie musicie żadnych dodatkowych ochraniaczy kupować. I do tego zakładacie zbroję albo jakąś kurtkę na przykład motocyklową, która też już ma wszystko wbudowane. I wtedy sobie latacie, ile tam chcecie. No i tyle. Jadę umyć klimę, maznę ją potem tym lakierem i wyreguluję w niej przede wszystkim zawieszenie, dlatego że w standardzie przychodzi za miękka. Jak się na nią wsiada, to po prostu ona siada. Tak na koniec, moi drodzy, przypominam o takiej piance Dynamic Dirt Destroy i nią wyczyścicie sobie praktycznie większość hulajnóg na rynku. No, nie wyczyścicie dobrze takiego papieru siernego, chyba że weźmiecie taką, wiecie, ryżową szczotę, jak do szorowania, nie wiem, podłóg i spsikacie najpierw tą pianką, a potem przetrzecie sobie ten papier sierny. No to wtedy tak. Jeżeli nie, no to papier sierny najlepiej wyczyścić po prostu karszerem i tyle. O ile macie wodoodporną w miarę hulajnogę, tak? I nie będziecie gdzieś tam wlewali w porty i w inne szczeliny. Natomiast jeżeli macie hulajnogę pokrytą gumą, plastikiem, czymkolwiek, bez problemu taką pianką, spsikujecie, dajecie minutę, a następnie wycieracie, jest czyściutka i błyszcząca i odtłuszczona. Świetna sprawa. Dynamic Dirt Destroy, number one produkt. To już jest moja chyba czwarta pucha. Jeszcze na taki absolutny koniec. Ta taśma tutaj, słuchajcie, ktoś dał pomysł, że ona jest fajna do tego, żeby sobie zaczepić ją o tam po złożeniu sztycy i wtedy można bez problemu podnieść hulajnogę trzymając za sztycę, bo ta taśma wytrzyma. Ta taśma jest trochę taka jak pas w samochodzie, więc z pewnością wytrzyma. Więc bardzo sprytne rozwiązanie. Już wiemy, po co jest ta taśma. Zobaczcie, tu jest w miarę ciemno w tym garażu. Na kamerze wygląda, że jest jaśniej, ale w rzeczywistości jest ciemno. Tak czy inaczej, patrzcie się na standardową lampę klimy. Ładnie świeci. Nie? Szeroko, daleko, wszystko spoko. A teraz patrzcie się, co się stanie, jak zapalę tego jednego knoga. Jeden. A teraz uwaga. Drugi. Podejdziemy bliżej, może fotokomórka nas nie wyłapie i pokażę wam tam daleko. Czy będziecie tym oślepiali ludzi i samochody? Z pewnością, jeżeli ustawicie je zbyt wysoko, ale tak, myślę, że powinno być ok. Prażą dobrze, co? To jest najmocniejszy tryb. Oto w takim trybie, ja myślę, że czy one rażą?
No trochę rażą. W zależności też jak są ustawione, ciężko mi w tym momencie teraz powiedzieć. Ale w takim trybie ja bez problemu jestem w stanie jechać w nocy przez las na pełnej bombie, jak to mam zwykle w zwyczaju. Oczywiście jeszcze jedną 1500 lumenów założę na kask. No bo wiecie, światła nigdy za wiele. I jeszcze wam pokażę na koniec pozostałe tryby. Fajne jest to, że one zapamiętują sobie, w którym trybie był ustawiony ostatnio. I teraz patrzcie, to jest eko tryb. To jest najmocniejszy, to jest średni. To jest eko. Teraz naciskamy dwa razy i wchodzimy w tryb migania. I teraz to jest pierwszy tryb migania i jednym kliknięciem przełączamy w drugi tryb świecenia, eko i migania i stroboskop. Gdybyście chcieli, nie wiem co byście chcieli, dyskotekę sobie w domu zrobić. O! Baja. No nikt nie podskoczy. Nikt nie podskoczy. A tak na koniec, moi drodzy, rozmawialiśmy o ochronie ogólnie naszego ciała. A co z ochroną tych pojazdów? Pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak AirTag. Zobaczcie, to jest takiej wielkości. Tak, pięknie wygląda, bo wiadomo, że to Apple, to musi ładnie wyglądać. Jeżeli macie iPhone'a, no to AirTag jest jak najbardziej dla was. Jeżeli nie macie iPhone'a, tylko macie na przykład Androida jakiegoś, no to widziałem, że są takie jakieś Galaxy tagi i tego typu podobne rzeczy. Nie wiem, czy będą działały tak dobrze jak te AirTagi, które się komunikują bez używania żadnych dodatkowych aplikacji. One po prostu z automatu komunikują się z iPhone'em, przesyłają dane do chmury i z tej chmury możecie je pobrać. Czyli jeżeli zgubicie psa, hulajnogę, klucze, a ktoś z iPhone'em będzie przechodził obok, no to wtedy ten iPhone tej osoby wyłapie i bez jej zupełnej świadomości przekaże sygnał. Więc ta osoba nie dowie się, chyba że posiedzi kilka dobrych minut, jakieś 10-15 minut obok tego AirTaga i ma iPhone'a, to wtedy na jej iPhone'ie pojawi się powiadomienie, że podróżuje z nią AirTag albo że jest w pobliżu AirTag. I wtedy ta osoba nie będzie mogła użyć go, bo jest zarejestrowany na was, więc nie będzie go w stanie użyć, ale będzie w stanie na przykład, jeżeli ma AirTaga, przybliżyć swój telefon do tego AirTaga i pokaże się wtedy wasza wizytówka, na przykład numer telefonu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wy nie będziecie w stanie zlokalizować tego AirTaga i znaleźć na przykład tych kluczy, to ta osoba, jeżeli będzie w miarę kumata i będzie świadoma, no to wtedy będzie mogła coś takiego zrobić. Natomiast to mówimy o kluczach, psach i tego typu innych rzeczach, ale możecie też ich używać w hulajnogach przecież, tak? Bo mniej więcej będziecie mogli je później zlokalizować. Ja na przykład, jeszcze raz przypomnę tą historię, zlokalizowałem tak rower, który zaginął na magazynie DPD, czy tam DH, ale już nie pamiętam, który pojechał na serwis i słuchajcie, na magazynie w Warszawie, pod Warszawą zginął im rower za tyle pieniędzy. No i nie mogli go znaleźć. A ja odpaliłem właśnie wtedy AirTaga, funkcja znajdź w iPhone'ie, jeżeli nie macie jej, to musicie sobie ją zainstalować i tam w tej funkcji takiej znajdź, to jest taka niby apka w iPhone'ie, zlokalizowałem go bez problemu, wysłałem lokalizację do DPD i następnego dnia rower jechał już dalej na serwis. Taka historia dla przypomnienia, że takie coś kosztuje jedynie 120-130 zł w zależności jak kupicie, ja kupuję zawsze w czteropakach, wychodzi mnie wtedy najtaniej za chyba 108 zł sztuka. I rok trzyma bateria, wrzucacie pod dek, oczywiście pamiętajcie, żeby wrzucić w jakiejś dodatkowej piance, taśmie, w czymkolwiek, żeby on tak nie latał i się wam tam nie trząsł. I jest bezpiecznie. I wszystko gra, i gra muzyka. No to dobra, to tyle odnośnie AirTaga. A teraz postro. Aha, jutro losowanie nagrody. G4 do kogoś pojedzie.